Cześć, Sylwek z tej strony. Chciałbym Was zaprosić na przepiękną podróż. Podróż z chłopcem z gór, z komiksem, który jest baśnią prowadzącą nas do niezwykłej krainy z niesamowitymi, fantastycznymi postaciami i co najważniejsze, pokazująca najistotniejszą wartość nasze życie oraz bliscy u naszego boku. Zapraszam Was do dalszej części tego materiału. To jest komiks dużych rozmiarów, w twardej oprawie, pięknie się prezentuje, to jest niczym album. Na okładce mamy tytułowego chłopca z gór, chłopca nietypowego, chłopca osobliwego, na głowie którego mamy pewne stworzenia. Te stworzenia są bohaterami opowieści z tego komiksu, zatem mamy ewidentnie do czynienia ze sztuką, sztuką wizualną, ale czy i fabuła dorównuje temu? Zobaczmy. Opis. Dziadek i wnuczek uwielbiają razem podróżować, wspólnie przemierzają cały świat, ale pewnego dnia dziadek nie może już iść dalej. Góry, które wyrosły na jego plecach, stały się zbyt ciężkie. Zwykły wiatr nie może ich już unieść, by pomóc wędrówce. Wnuczek postanawia więc odnaleźć najsilniejszy wiatr. Tak zaczyna się jego pierwsza samodzielna podróż. Za komiks odpowiada Kultura Gniewu. Głównym bohaterem jest oczywiście ten chłopiec, który rozmawia ze swoim dziadkiem, informującym, że tym razem nie mogę cię zabrać, moje dziecko. To będzie moja ostatnia podróż. I dziadek odmawia dalszej wędrówki ze swoim wnukiem, z którym podróżował przez całe życie, ponieważ przychodzi taki moment, kiedy trzeba wyruszyć samemu w drogę. Posłuchaj mnie uważnie. Dźwigam na plecach góry tego świata. Z mojej twarzy można wyczytać historię wszystkich dróg, po których szedłem. W moim głosie brzmi pomruk ziemi. Moje oczy pełne są morskich wód. Wnuczek postanawia wyruszyć w podróż po najsilniejszy wiatr, który pomoże dziadkowi w dalszej wędrówce. Zatem jest to historia o wędrówce, o tym, jak chłopiec poznaje świat, poznaje wielu bohaterów, doznaje wielu przeżyć. I to jest okraszone przepiękną ilustracją. Chłopiec wyruszył więc daleką drogę. Była ona długa i samotna. Czasem było ciężko i trochę niebezpiecznie. Lecz w trudnych chwilach przypominał sobie słowa dziadka. Chłopiec poznaje, jak wspomniałem, bohaterów, dzięki którym dowiaduje się co nieco o tym świecie, ale przede wszystkim, co go zaciekawia, to korzenie. A co to takiego te korzenie? Trudno to wytłumaczyć. Dzięki korzeniom wiem, że właśnie tu jest mój dom. To one dają mi siłę, która pozwala mi opierać się pod muchą wiatru. To one czynią mnie drzewem, ale też sprawiają, że lubię nim być. Już rozumiesz? Nie bardzo. Chłopiec ten zastanawia się przez całą swoją wędrówkę, czy ma korzenie. Ta myśl tkwi do końca. Chciałbym Wam pokazać resztę tego komiksu, ale za dużo bym zdradził. Tym bardziej, że ten komiks raptem ma kilkadziesiąt stron. To się oczywiście wyświetliło wcześniej. Najważniejszy element tej historii to jest morał. Morał, który jest dobitny, który przepięknie tłumaczy, co jest bardzo ważne w naszym życiu, co jest istotą, co jest sensem naszego istnienia, dlaczego warto myśleć właśnie też i o korzeniach. Baśń ta dla mnie jest powiastką filozoficzną. Powiastką filozoficzną niczym Mały Książę. One, te dwie książki, te dwa, tutaj mam wersję komiksową, one mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, ponieważ nie odczytuje się ich w dosłowny sposób. Chłopiec z gór, oczywiście, on ma coś symbolizować. Jego podróż też coś symbolizuje. Ma drugie dno, które bez problemu powinniśmy wszyscy odczytać. Ilustracja okładkowa, ona pokazuje nam w sumie też i bardzo dużo. Po odczytaniu książki rozumiemy, co tutaj się skrywa, dlaczego on wygląda na okładce w taki sposób, a początkowo go poznajemy z taką główką.
Jest to, jak wspomniałem, przepiękna przypowieść filozoficzna. Polecam przede wszystkim, myślę, że dzieciom, przede wszystkim myślę, że rodzinom. Mamy tutaj kilka bardzo ważnych motywów, które są nieodłącznym elementem naszego życia, o których raczej nie chcę tutaj wspominać, ale one są też i bez problemu do zrozumienia. Dla mnie książeczka jest wybitna. Przepiękna opowieść z mądrym przekazem, z piękną kreską, kreską artystyczną. Ona idealnie nadaje się dla dzieci. Ona też i cieszy oko dorosłych. Mamy do czynienia z naprawdę czymś wybitnym i ja się bardzo z tego cieszę, że miałem przyjemność zapoznać się z tak mądrą i wartościową książką. Im mniej się mówi o niektórych książkach, tym lepiej. Dlatego w taki sposób chciałem przedstawić tę historię. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie to. Do zobaczenia. Cześć, cześć.